Witam serdecznie z tej strony Q. Nie, nie patrzcie, mnie tutaj nie widać, mnie tylko słychać. Nie jestem tu po to, żebyście mnie oglądali, tylko po to, żebyście oglądali mecz. Pozytywnie. Tak wygląda tabela aktualnie. No i jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, no to El Pomidores kontra YouTubersi, tak? Tutaj mamy składy wychodzące, podstawowe. No i co? I będziemy dzisiaj... To jest pierwszy mecz w całej tej lidze. Otwierający. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie się działo. Mecze są skrócone o połowę względem tych meczy, które odbywały się ostatnio w rozgrywkach QBA. No i będziemy robić dwa odcinki na mecz. Także myślę, że będzie ok. No i dobra, oglądamy sobie tutaj. Patrzcie, El Pomidores to jest tutaj zespół, który jest w miarę ofensywny, można tak powiedzieć. YouTubersi bardziej grają tak trochę wszechstronnie, próbują mniej iść tylko w głęboki atak, ale tak bardziej wszechstronnie grać, trochę defensywa, trochę atak, trochę rzuty z daleka, trochę wsady, jakieś takie, wiecie, no stawiają na wszechstronność. Zobaczymy, czy to ich gdzieś zaniesie jakoś fajnie, no bo wiecie, jak to jest, mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do dupy. A Pomidorsi, no to kurde, trochę... O, Damianero sfaulował tutaj. Dość stary, oldschoolowy YouTuber, który niestety już od wielu, wielu lat nie nagrywa, więc pewnie wielu z was go nie kojarzy nawet. Proszę bardzo, Oblivion wykonuje rzuty osobiste. Chodzą jakieś pogłoski. Oblivion podobno chce w połowie... nie trafia. W połowie ligi, bo wtedy pozwolę wam tak zrobić. W połowie ligi chciałby zrobić transfer chyba, tak coś wspominał. I chciałby przenieść się do zespołu True. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy True się zgodzi i co na to. Co na to Świrpaleta. Będą się musieli wymienić z kimś jeden na jednego. Znaczy jeden za jednego. No i dobra, Damianero rozgrywa tutaj. Proszę bardzo, Royo przy piłce. Royo tutaj kiwa. Rzut. No i ładnie tutaj, 5-0 dla YouTubersów. Wow. No nie spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń. To jest dość dziwne, znaczy no... Powiedzmy, że ekipa, która założyła El Pomidores, to w większości wygrani z zespołu Three Fall Lakers, tylko że Villain po prostu całkowicie zrezygnował z teamu, team się rozpadł, no i połowa teamu przeszła do... może nie połowa, ale część teamu przeszła do El Pomidores, a część przeszła do Karazan Boysów, którzy też zmienili nazwę i nazywają się teraz Black Panthers. Mroczna, drapieżna nazwa, zobaczymy, czy będą równie drapieżni. No, na pewno chcieliby wszyscy, żeby byli bardziej drapieżni niż Karazan Boys, bo Karazan Boys byli bardzo potulni, mimo tego, że potrafili zrobić fajne akcje, to niestety. No i Royo trafia tutaj, bez żadnych problemów. Piąteczki zbija z ekipą, tam widzę PewDiePie. No, coś ciężko bardzo z tym meczem otwarcia mają tutaj Pomidorsi, muszą się dograć tutaj. Muszą się zgrać, chłopaki. Bo wiecie, to jest ich pierwszy mecz w tych barwach, więc może tak już być, wiecie, no dziwnie. Ostatnio biegali na fioletowo, więc może im być dziwnie, naprawdę. Wow, leciał, ale upik ładny, ale niestety nie, niestety zablokowane. Hebron próbował coś rzucić. Oblivion próbuje. I Oblivion trafia. Brawo, brawo. Czy Oblivion obudził w końcu zespół? Eo. Kibice szaleją. Widać, że kibice są bardziej po stronie pomidorków. Zobaczymy, czy te pomidorki jeszcze potrzebują, żeby tutaj trochę się ulepszyć. Czy może już się okażą zaraz takie bardzo fajne, dojrzałe. No, prawie, prawie, prawie. Próbują, cały czas próbują. Ze
Zostało jeszcze nieco ponad minuta do końca pierwszej kwarty. Przypominam, mecze są skrócone względem ostatnich meczy, czyli na jedną kwartę przypadają 4 minuty. Damianero, no i rzucał lightowo, bez żadnego problemu. Mają strasznie niską obronę w tych pomidorsach. No i Pomidores, El Pomidores zapragnęło przerwy. Timeout. Trener zarządził czas. Teraz im wszystkim tłumaczył, chłopaki, to trzeba rozwalić. Wilent jakiś taki cichy dzisiaj w tym meczu, coś tak bez żadnych akcji, nie wiadomo czemu. Dobra, mamy jakieś zmiany. Proszę bardzo. Widzę, że wpuścili Jasona tutaj na boisko. Do El Pomidores. Oblivion. Pięknie Oblivion, nice, ładnie. Damianero go krył, ale nie pokrył całkowicie. Tutaj chyba z tego co się orientuje, Nitro próbuje. No i Nitro udało mu się rzucić za 3, ładnie. Proszę bardzo, tutaj mamy. I wow, już prawie wsadzika robił, ale go tam blokowali mocno, więc musiał podać. Barrett pięknie, strzał z daleka. No Barrett ma przebudowaną rękę, dlatego bardzo dobrze rzuca z daleka. Wohoho, coś tutaj mnie pykło. Ale Damianero znowu, Nitro. Damianero. I Jason sfaulował Roya, no tam pewnie poleciała jakaś kosa w plecy. Dobrze, że dziś nie ma piątku 13, bo byłoby jeszcze gorzej. Jason kolejny raz fauluje. No i tym razem tutaj to się odbiło. Są konsekwencje, no po prostu, krótko mówiąc. No i Nitro wykonuje osobiste, zobaczymy, czy mu wyjdzie. Bez problemu trafia. Jason schodzi, proszę bardzo, wymienili go na Kebronę. Kebron mniej brutalnie gra. Jason pewnie dostał teraz zjebkę od trenera, no cóż, no, zdarza się. 12 sekund na zrobienie chociaż tych dwóch punktów. Zobaczmy, czy im wyjdę. Oblivion. Do Wilenta. Wilent tutaj rozgrywa. 5 sekund. Co zrobi Wilent? Podanie do Kebrona. Nie, to nie był Kebron, sorry. To jest Tytex, tylko że urósł. Już nie jest teraz takim małym murzynkiem rozkosznym. Teraz jest już dorosłym Tytexem. No i mamy 14-9. Dla YouTubers Team. Zobaczymy, czy to się jakoś zmieni, czy to tak pozostanie. No na razie El Pomidores jest pod presją. Nie wiem, czy Wilent jest przyzwyczajony do takiej presji, no bo jego zespół non-stop wygrywał, więc zobaczymy, jak teraz sobie poradzą. No i pomidorki zaczynają. 5 punktów różnicy. To nie ma tragedii, oczywiście to się wszystko da jeszcze zrobić. To jest dopiero druga kwarta, więc wiecie, nie ma tutaj co płakać. I proszę bardzo, Kebron ładnie. Odrabiają straty, tutaj Wilent już trochę zadowolony nawet był. O proszę bardzo, Tytex tutaj walczy. Rojo. Szafa go blokuje, ale nie dał rady. Rojo jednak tutaj nieuchwytny. Tytex. Z powrotem do tyłu i strzał za 3. No nieudany troszkę, ale tutaj o, znowu. No i paciorek faluje. Kebron będzie rzucał osobisty, zobaczymy.
No i trafia ładnie. Ok, mamy zmianę. Drugi rzut. I PewDiePie tutaj rozgrywa. Podanie. Łohoho, Włodek. Włodek Markowicz, co on zrobił? Ale oni to samo tutaj. Wow, Kebron pięknie tutaj wystawia Wilentowi, a Wilent, kurde, przebija ten kosz. Ładnie, nice. Odrabiają straty powoli. 3 punkty różnicy. Pięknie tam Slenderman zablokował tutaj to podanie. To było bardzo ważne podanie, więc dobrze, że to zrobił. Spider-Man tam drybluje. No wiadomo, on jest mega zwinny chłopak. Ajajaj, szafa rzuca. Kebron poprawia, Kebron trafia. Brawo. PewDiePie walczy ze Spider-Manem. No tak trochę łatwo im to wyszło. Varga sobie rzucił. Spider-Man rozgrywa. Kebron tam przyblokował, żeby Spider-Man mógł zrobić akcję. Slenderman. Szafa. I Wilent, proszę bardzo. Dobra, Wilent jednak się rozruszał. Tak jak na gwiazdę przystało. Tak jak było widać w poprzednich meczach, tak i teraz tutaj szaleje. Widzicie, aż chłopaki czas poprosili. I kolejne zmiany. Będziemy sobie tak robić po dwa mecze na odcinek. I zobaczymy, jak ta liga będzie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Varga rzuca i trafia. Easy. Wow. Nie wiem, czy wiecie, ale zresztą w sumie Varga chciał kiedyś być bardzo koszykarzem. No i teraz jest. Oblivion. Oblivion tam czaruje w tym polu. Coś tam próbuje. Patrzcie, trafia. Sarge go sfaulował nawet. Oblivion wywalczył na Sarge'u faul i dzięki temu dostaje kolejny osobisty. Ładnie, ładnie. Sarge'a nie poznaje. Sarge zawsze gra technicznie, perfekcyjnie, gładko, bez żadnych fauli. Nie wiem, co się stało. Widać, że youtuberzy są mocno zdesperowani, aby wygrać ten pierwszy mecz, no bo to jest też przewaga taka psychologiczna nad całą ligą, nad wszystkimi zespołami. Pięknie Sarge. Ponieważ wiecie, no, drużyna z pierwszego meczu, która wygrywa, to od razu świeci przykładem i tak dalej, więc... No to jest ważna wygrana, tak? Cieszę się, że mamy taki wyrównany mecz, mimo że ten początek był strasznie tragiczny dla pomidorsków. Ale pomidorki chyba nie rozgrzane były. I rzut z daleka i trafia. Tak jest. Przegryw Varga. Całkiem niezły zawodnik tutaj, jak widać. Wilent czaruje. 2 sekundy. Ładnie. Jason tam chyba rzucił to. No i dobrze, no. Nie ma zbyt dużej różnicy w punktach, więc nie powinno być tragedii. Dokładnie tak. Proszę bardzo, Wilent, tutaj najlepsze wystąpienie przez cały mecz. Jak na gwiazdę przystało, zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, jak to się dzisiaj rozstrzygnie.
Tytex. Oblivion rzut z daleka, ale no średnio wyszedł. Tutaj mamy Slendermana. Wieland. Wieland ładnie. Widać, że Wielandowi zależy, żeby ten team tutaj ponieść. Żeby wspomóc te pomidorki. Damianero tutaj, Royo. Damianero znowu z powrotem. 6 sekund, Sarge. Varga rzuca, ale Slenderman nie pozwolił. Nie ma takich rzucania. Nie ma, nie ma. O, tutaj mamy montażyk jeszcze. Slenderman. Tytex. Tytex, akcja z Wielandem. Slenderman. Rzut. Ajajaj. No i Varga przy piłce. No idą łeb w łeb, naprawdę. Co widać. Tam jeszcze wielu zawodników nawet nie weszło. Zobaczymy, zobaczymy. Spider-Man. Wow, co za akcja, wykiwał Damianero i sobie rzucił po prostu za 3 i dzięki temu pomidorki mają prowadzenie. Teraz Damianero tak samo zrobił Spidermana, ale nie rzucał. Royo rzuca, no i mamy remis. Spider-Man. Oblivion z daleka, tak, trafia. No, można było zauważyć w tym meczu, że Oblivionowi te rzuty tak średnio wychodzą, ale tutaj widzę, naprawił. Ale nie da się, nie ma tak łatwo tutaj. Próbują, youtubersi próbują, ale kurde, nie ma tak. No i Wieland wykonuje tutaj Tytex. Damianero rozgrywa i jak to wykonają? Proszę bardzo, Włodek. Sarge. No i poleciała ta piłeczka ładnie tutaj. Zobaczmy, co na to pomidory. Spider-Man tutaj próbuje rozegrać. Wieland zablokowany. Oblivion z powrotem. Spider-Man. Tytex. Oj, Kebron nie trafia, ale odzyskują piłkę jeszcze. Tytex, Kebron. Tak jest, już tutaj Sarge nie miał szans przy takich dwóch wielkich ziomeczkach. Mamy zmiany. W ten sposób. Ale to zepsuli, brawo, brawo. Varga podał do tyłu, do Sarge'a, który znajdował się jeszcze na wcześniejszej połowie.
No tak to jest, ze stresu, widzicie, robi się fejle, no. Zobaczymy. Delikatnie się tutaj próbują przesunąć na prowadzenie pomidorki, ale zobaczymy, no ja na razie nie mówię hop. Proszę bardzo, Titex porobił. Villent, Titex. Znowu Villent. Villent tutaj kiwa tą całą obronę, coś tam próbuje. Wow, nice, ładnie. Dobry rzut, bardzo dobry rzut. Villent i szafa trafia. Pięknie to dobili jeszcze. Szafa, wysoki jak... jak szafa. Brawo, Villent. No i co, zaczynamy z ostatnią kwartą tutaj dzisiaj, jeśli chodzi o ten mecz. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj się rozstrzygnie. Na razie pomidory uzyskały prowadzenie, rzeczywiście. Idzie im coraz lepiej. Widać, że nie tylko Villent się stara, ale i chłopaki też tutaj próbują mocno. Sarge, ładnie. No i Titex. Oblivion tam blokuje, żeby Titex miał miejsce. Średnio skutecznie, ale coś robi cały czas, tak? Proszę bardzo, Villent przesunął sobie obronę i sobie rzucił lightowo. No, tak właśnie robią gwiazdy. Znamy bardzo dobrze strategię taką samą, którą stosowała VS na meczu rozgrywek tam, między Boysami a Lakersami. VS często przesuwała sobie obronę jak chciała. Farga. Sarge. Co zrobi Sarge? Wbiega tam do obrony, ale nie, jednak musi wycofać do Damianego. Ponownie Sarge. Teraz Nitro. Nitro tak próbował podbić do tego Titexa, ale no średnio. I Sarge próbuje rzucić, no bo się kończył czas. I Varga. I Varga trafia, brawo. No i pomidorki zarządziły sobie czas. No tam widać, że się cieszą. Morgana razem z Oblivionem bardzo się cieszą, że na razie wygrywają. Ale to wiecie, to też nie jest takie hop-siup. To są tylko 3 punkty. Mamy jeszcze ponad 2 minuty. Villent rozpoczyna i znowu Villent rzucił do tyłu. Aj, ten stres. No niestety, no. Widać, że chłopaki się mocno stresują, no bo to jest w końcu pierwszy mecz otwarcia, więc... No i dobra, zobaczmy. Nitro tutaj próbuje swoich sił. Damianero gdzieś tam wbiega, kiwa. Nitro rzuca. No i nie ma. Spider-Man. Titex. Titex coś tak długo to rozgrywa. Nie wiem, czy już chłopaki postanowili grać na czas, czy jeszcze będą atakować, kto wie. Szafa. No, szafa sobie rzucił, nikt go nie blokował, bo wszyscy za niscy. No i youtubersi biorą czas. No, trochę zmian się posypało. Widzę, że Karol 7777XD wszedł. Numer 27. Kryje Vargę. No! Nie wyszło. Niezła próba, ale niestety. O, mamy parę zmian.
Znowu mamy czas. Jesus. Spokójcie się już. Niecałe 2 minuty do końca. Oblivion tutaj czaruje ze swoim autem. Titex. Villent. Co Villent wykmini? Spider-Man, Oblivion. Szafa. Titex z powrotem. I rzut. No i tak lightowo, nikt go tam nie atakował. Miał czas, żeby w ciszy i skupieniu sobie rzucić. No, youtubersi dalej walczą, jeszcze się nie poddali. Sarge. Damian Herro. I Varga tutaj prawie, ale jednak nie. Sarge tutaj. I? Będzie rzut czy nie? No, rzut był, ale niestety. O, youtubersi już tak naprawdę ciężko idzie. Mamy zmiany. Mamy czasy. Oczywiście czwarta kwarta, więc muszą napierdzielać tymi czasami. Wchodzi Islamu, widzę tutaj chyba pierwszy raz dzisiaj. Czyżby tajna broń? Spider-Man rozgrywa. No i Spider-Man porobił tą swoją zwinnością i błyskotliwym umysłem, tak ich rozwalił, że znowu kurwa muszą zrobić czas. No ja pierdzielę. Islamu od razu schodzi. Damian Herro, co? Aj, prawie, już myślałem, że tak fajnie wykona sam akcję. Tutaj znowu próbował, ale Titex go tak blokował, że musieli podać. No i opłaciło im się, no, Varga za 3. 25 sekund, Damian Herro fauluje. Widać, że im się mocno śpieszy tutaj z tą grą. Oblivion, jaki daleki zasięg tutaj, łote, jak dostrzegł tego Villenta lightowo. No i Gonciak. Gonciak fauluje Villenta. Co jest grane? Villent sobie teraz porzuca. Easy peasy. Drugi rzut osobisty. No już jest przewaga taka, że te youtubersy to chyba nie zrobią tutaj za bardzo jakiejś różnicy przez te 20 sekund, chociaż kto wie, nie mówmy hop. Polecą 2 rzuty za 3 i mamy ręce. Gonciak, Damian Herro, Nitro, Sarge, Nitro. Nitro tutaj z szafą, próbuje szafę przesunąć, ale nie wiem, czy to mu wyjdzie. Widzimy, że parę razy bierze rozpęd, no i nie dało się szafy przesunąć. Od razu fauluje, mści się na Oblivionie. No niesportowe zachowanie, bardzo niesportowe niestety. Oblivion. Tak ładnie się tutaj klamrą kończy ten mecz, ponieważ zaczęliśmy mecz od osobistych Obliviona i teraz kończymy mecz na osobistych Obliviona. Tyle, że tym razem Oblivion obydwa trafia.
I Włodek sobie rzuca za 3 na koniec, ale niestety to jest za mało. Brawo, brawo, Pomidorsi. Pierwszy mecz, mecz otwarcia zwycięski. Wielkie brawa, przechodzimy teraz do następnego meczu. No i witam na drugim meczu. Drugi mecz zostanie jeszcze troszkę bardziej skrócony, bo kurde, te odcinki jednak bardzo długie wyjdą. Zrobimy sobie po 3 minuty na kwartę. Wiecie, 3 minuty razy 4, niby 12 minut, nie? Ale tam potem te timeouty, replaye i tak dalej, trwa 2 razy dłużej. No i dobra. Dzisiaj mocni z Wirole kontra Black Panthers. Podstawowe składy tutaj obydwóch drużyn. No i zobaczymy, jak to będzie, no. Mecz otwarcia już mamy za nami. Nie ma już aż takiego wielkiego stresu, chociaż oczywiście obydwie drużyny chcą się pokazać jak najlepiej na swoich pierwszych spotkaniach. Proszę bardzo. No i piłka dla Panther. Zobaczymy, czy Panterki tutaj ładnie porobią. Damis do Lucifera, Lucifer do Fałes. Fałes tutaj próbuje rzucać od razu. No i od razu trafia, no i pięknie. Pięknie. Proszę bardzo. Następnie tutaj trójeczka, jedneczka. Okej. No, tam leciał alejupek ładny, ale niestety Pantery zablokowały. Prawie za 3. Damis tutaj, kontra. Wow, tam wbieg, rzuca nagle. Pięknie, Damis jak bestia. Widać, że jest zmotywowany do działania. Ta potrójna porażka boysów bardzo go zmotywowała tutaj, żeby wymiatać teraz. Zobaczymy, czy to się przełoży na cały team. Team teoretycznie jest jeszcze bardziej wzmocniony, ponieważ na przykład VS doszła do nich, więc to jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie. Do tego jeszcze Bron też doszedł. Bron też, pamiętamy, bardzo dobre rzuty, bardzo dobre wsady. No i Dami znowu tutaj. Statyczna, spokojna gra. VS podbiega, nie, Lucifer i Bron za 3 trafia. No jak żeby inaczej, to jest Bron. Zobaczymy, jak tam drużyna Dariusza, tak? Przypominam, mocni z Wirole to jest drużyna Dariusza. Dariusz o 6 mówi, że ma wygrany team, że on to wygra lajtowo. Trenerem jest ojciec Asi Mattiego, tylko że trener aktualnie no nie przyjechał dzisiaj. Wysłał swojego zmiennika. Zobaczmy, jak zmiennie wygląda. No jakiś łysy random, no okej. Okay. Jakiś John McLean, 60-letni, jest przysyłany przez ojca, bo ojciec nie chciał się pofatygować, on powiedział, że on nie lubi takich tłumów. No i mamy zmiany. Proszę bardzo. 9-0. Nieco ponad minuta do końca pierwszej kwarty, zobaczymy, jak to będzie. No, prawie wleciał pierwszy tutaj jakiś punkcik, ale nie, jednak nie. Pantery na razie na perfekcie. Czyżby robili challenge? Przejść ligę bez utraty punktów? Damis. Fałes. Krycha. No, Krycha niestety nie trafia. Kontra ze strony mocnych z Wiroli. A jeszcze zapomniałem pokazać statystyk takich głębszych, jeśli chodzi o poprzedni mecz, za co bardzo przepraszam, ale po prostu zapomniałem. Miałem delikatne problemy techniczne z programikiem do nagrywania i potem mi to wyleciało z głowy. Postaram się teraz na koniec każdego meczu pokazywać statystyki graczy, zobaczymy. Także mam nadzieję, że pomidorki mi to wybaczą. Zera, no tego jeszcze nie było na razie. Damis, atak. Znowu statyczna gra. Damis taką lubi chyba. Wow! Krycha nie złapał. Jak to się stało? Nie wiem, czy Krycha
po prostu nie złapał, czy może Damis za mocno to podał, kto wie. No i Nemezis tutaj, szarża za 3. No próbował w ostatniej sekundzie, no ale nie wyszło. Tam jest kapitan drużyny. Teraz rzeczywiście w tych czarno-złotych strojach wyglądają jak drapieżne bestie, a nie jak chłopaczki Karazan Boys. Ale pamiętajmy, że oni na pewno duszami są dalej boysami z Karazanu. Nemezis tutaj szturmuje, Chibi mu nie pozwala. Chibi stawia opór. No, trochę im to nie siadło. Strasznie dają dupy. Nemezis jest załamany. Chibi tutaj z Nemezisem znowu walka. Jeden na jeden. No próbuje i w końcu go wykiwała. Patrzcie jak podbiega tutaj, aż wbiegła. Trzech ją atakuje. Trochę cofnięcie do czarka, czarek. No niestety nie wyszło. Za mocno był pokryty. Oj, no stracili głupią piłkę. No. Zwyrole chyba nie za bardzo ogarniają tutaj tą grę. Coś mi się wydaje. Co tu się stało? Popisowe, ale i łupy czarka. No. Typowe. 13-0. Takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy pozytywni. To oznacza, że coś tutaj kurde musi nie grać. Albo Zwyrole są tacy słabi, albo Pantery nagle są tak kozacko mocne. Nie wiadomo. Zobaczymy. I osobiste. Czarek sobie rzuca. No i pięknie wpada. Nalajcie, bez problemu. Bez żadnych przeszkód. Ale jednak nie. Drugi rzut to jednak tutaj się okazał pechowy. Nemezis myśli co zrobić. Nemezis zdaje się, że jest jedyną osobą, której rzeczywiście zależy tutaj na wygranej. Link. Okej. Mocno statyczna gra. No po prostu nie potrafią skleić akcji, nie wiedzą co zrobić. No i rzucają potem na pałę, no bo kończył się czas. Czarek. Ręcio, Krycha i Czarek. Brawo. No coś pięknego. To jak dzisiaj Pantery grają, to jest nie do opisania. Możliwe nawet, że bardziej wymiatają niż Lakersi, ale nie chcę tutaj gdybać. Jest pierwsze punkty dla Zwyroli. Czyżby w końcu zaczynali odrabiać straty? Krycha. Ciężko mu wyjść ze swojej połowy, no ale tutaj trener stwierdził, że zrobi timeouta. Dużo zmian. Bron do Damisa. Co zrobi Damis? Będą robić jeszcze jakąś ładną akcję, czy będą grać na czas? Bo nie, jednak akcja, jednak punkty.
odpowiedź z Wyroli. No jakoś to tam poszło. W końcu z Wyrole się odblokowali. Patrzcie, Nemezis się bardzo cieszył. Dami znowu przybiegł w swoje ulubione miejsce i znowu gra statyczna. Okej. Okay. Patrzcie jak tutaj zachęca do dopingu. Rzut za 3 z daleka i trafiony. Wow, porywacz. Ładnie, porywacz, brawo. 20-7. No mogłoby się wydawać, że gra jest powiedzmy przesądzona, ale kto wie, no nie chcę nic tutaj zapeszać. Połowa meczu za nami, który trwa około 10 minut, więc chyba zostawimy taką długość meczy. To 3 minuty na kwartę. Zwrole tutaj, wow, znowu nieporozumienie. Ktoś tam przecenił chyba wysokość Nemezisa. Nemezis nie sięgnął. No i piłka dla Panther, tak? Piękne podanie do sędziego. Sędzia znowu wraca z piłką. I podaje Czarkowi. Czarek komu poda? Fałes pięknie tutaj, taka zmyłka, że niby tam patrzyła gdzieś indziej, a podaje gdzie indziej. Ładnie. Nie wiem, gdzie się ona nauczyła tego. Znowu Fałes. Czarek. Damis rzuca za 3, nie trafia niestety. Link. Nemezis. No próbują, podań dają bardzo dużo, jest bardzo dużo podań, ale co z tego? No i w końcu tymi podaniami rozpykali, no trochę dziwny styl gry, nie wiem czy w takim tempie to zdążą odrobić, ale okej. Fałes pięknie. Fałes jak ma piłkę pod koszem, to się zawsze kończy tylko w jeden sposób. Mamy zmiany, dużo zmian w zespole mocnych z Wyroli. Zobaczymy czy mocni z Wyroli są rzeczywiście tacy mocni. Ładna szybka akcja. Porywacz. Lucifer tam próbował, ale tyle blokad poleciało, że ciężko. Bron. Nemezis. No Nemezis widać, że tutaj potrafi. Chibi. Bron. Bron poczarował i rzuca 3, coś pięknego. Wow. Z Wyrole też już zaczęli coś grać w końcu. Coś tam punktują. Okej, mamy parę zmian. Damis, mimo że faulowany przez Dantego, to jednak tutaj ładnie jeszcze wrzucił. Będzie miał wrzut osobisty.
I pięknie wszedł za 3. Wow. Tam jest broń. Broń jest całkiem dobrym tutaj nabytkiem, że tak powiem, jeśli chodzi o zespół Panther, no bo przypomnijmy, broń wcześniej był w Lakersach i naprawdę bardzo dużo punktów nastukał. Czy to jakieś sady ładne, czy to za 3. To wszystko ładnie tak siada u niego, bardzo, bardzo naturalnie, bardzo fajnie, widać, że ma talent. Wielka kariera przed nim. No i mamy początek ostatniej kwarty. Nie, nic nie wskazuje na to, żeby się coś miało zmienić, ale jak Damis będzie takie błędy popełniał, no to może. Darmowa piłka dla Zwyroli. Bardzo dobre podanie ta odstarczy. No nie pykło, nie pykło. Pantery chyba już zaczynają mieć zadyszkę, bo już te akcje nie są takie efektywne jak na początku. Ale mimo tego podtrzymują swoją tutaj przewagę, która delikatnie topnieje. Ale czy 2 minuty wystarczą, aby Zwyrole nadrobili straty? VS do Damisa. Spokojna konstrukcja akcji jak zawsze. VS. Wow. No nie powiem, VS. Ładnie, ładnie. Od razu Zwyrole kontra. I od razu punkty. Okej. Okay. Bron tam atakowany mocno, Damis, ajajaj, Lucifer prawie. Wow, jakie tempo nagle, punkt za punktem normalnie, what the hell. Mario. Damis, wylądował jeszcze za koszem, ale zdołał rzucić. No widać, czwarta kwarta, obydwa zespoły nie chcą odpuścić. Widać, że się starają. Link pięknie tutaj rzuca. Gdyby tak pięknie cały mecz wyglądał, to by było dobre. Damis odpowiada tym samym, też punkty. What the hell? No po prostu szalone to jest. Pięknie Nemesis. Moment of the game, patrzcie na Nemezisa. Boom. Very nice. Patrzcie, już jest taka presja tutaj ze strony Zwyroli, że nie mają jak wyjść. Damis nie ma jak się ruszyć. Musiał podać teraz do VS. Dobrze, że VS mu się wystawiła. Lucifer rzuca, Lucifer trafia. Dziękuję bardzo. I od razu kontra dynamiczna ze strony Zwyroli. Już są pod koszem. Leciał, kurde, Link prawie, no, ale piłka go nie dosięgła. Znowu prawie Mario teraz chciał zrobić tą akcję. Ale VS po prostu przybiegła i sobie rzuciła, no. To już jest chyba koniec, jeśli chodzi o Zwyroli. Widziałem, że trener się bardzo uśmiechał. Trener się bardzo cieszy, że mają VS w składzie. Damis. 8 sekund, to już jest koniec. To tylko pytanie należy do tego, czy... A nie, jednak nie. Myślałem, że po prostu będzie jeszcze... Wow.
Myślałem, że jeszcze będzie tutaj rozmowa o tym, jak sobie poradzi ostatnia akcja tutaj Panther, ale jednak Pantery straciły piłkę. Rzut na krzywy ryj. Player of the game, Damis, proszę bardzo, 15 punktów, jedna asysta, jedna zbiórka i zero przychwytów. Damis strasznie statycznie gra, ale jak chce, to potrafi zrobić czasami taką akcję pojedynczą. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze te powtóreczki i to by było na tyle pozytywnie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj jeszcze macie pokazaną tabelę, jak to aktualnie wygląda. No. I tyle. Następne mecze już tuż, tuż. Trzymajcie się pozytywnie. A nie, jeszcze się nie trzymajcie. Jeszcze musimy sprawdzić tutaj game staty, prawda? Chcieliście. Dobra, to patrzmy może tutaj punktami, co nie? Mamy tak, mocniec w role. No to tak, porywacz, Link, Nemesis, Mario, Chris Redcliffe. Nie Redcliffe, Redfield. Mieczysław, Dante, Sebastian Castellanos, grał tylko minutę. Leon S. Kennedy, Maurycy, nauczyciel Kamosz Sida nie grał i sprytny Zbyś nie grał. A jeśli chodzi o Black Panthers, to wyglądało to w ten sposób, że Damis, Fawes, Bron, Czarek, Lucifer, Rock Sonic, Felixis, Chibi, Error, Krycha, Rencio i Solas nie grał. No i to by było na tyle dzisiaj. Pozytywni, trzymajcie się. Bye bye.